Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Moi drodzy, na początku chcę Wam bardzo podziękować za to, że jesteście, bo jak nagrywam ten odcinek, to właśnie przeszliśmy już granicę 30 tysięcy subskrypcji na kanale, także bardzo Wam dziękuję za to, że oglądacie, że lajkujecie, komentujecie, dzielicie się swoimi wrażeniami i też, że udostępniacie te treści dalej. Dzięki temu ten kanał rośnie sobie w swoim stabilnym tempie, ale ja w związku z tym mogę dla Was publikować regularnie i mogę rzeczywiście robić to, co lubię, czyli dzielić się z Wami materiałami, tworzyć nowe treści, tworzyć kursy, jadłospisy i prowadzić konsultacje, nie mieszkając już w dużym mieście, bo po prostu zgłaszać się do mnie, jeżeli tego potrzebujecie. Także bardzo Wam za to dziękuję i nadal będę wdzięczna, jeżeli po prostu będziecie te treści udostępniać osobom, które mogą z nich skorzystać. A my już przechodzimy do Waszych dzisiejszych pytań. Kaddafi 844. Może dlatego niespecjalnie dietetycy nie polecają keto diety przy insulinooporności, bo to może być droga w jedną stronę. Jeśli komórki przyzwyczają się do ketonów, to potem nie będą chciały w ogóle glukozy wchłaniać, jeśli nam się dieta keto przestanie podobać. Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że właśnie w taki sposób nabawiłem się swojej insulinooporności. Na diecie low carb jestem od 15 lat, zafascynowany jej przedłużającymi życie właściwościami. Zacząłem dietę jako osoba zdrowa, a po kilku latach miałem cukier na czczo 100-110. Z początku olewałem temat, znajdując informację, że to dość normalna glikemia na dietach low carb. Ale teraz zauważam u siebie coraz więcej objawów okołocukrzycowych, nie mogę wyjść z tego poziomu cukru w żaden sposób. Teraz na normalnym, bezdietowym żywieniu w ciągu dnia, między posiłkami glikiemia cały czas utrzymuje się między 100 a 150, z przewagą raczej koło 130-150. Przejrzałem kilka stron na temat keto i podobno moje spostrzeżenia odnośnie odzwyczajania się od glukozy komórek nie są wyssane z palca i zaleca się raz na jakiś czas włączenie węglowodanów do diety. Idąc tym tropem, może wcale diety niskowęglowodanowe czy keto nie są remedium na insulinooporność ani objawieniem zdrowotnym. Albo inaczej, osoba z cukrzycą przechodząc na dietę keto nie ma nic do stracenia, natomiast osoba zdrowa w dłuższej perspektywie może sobie jednak zaszkodzić. Komentarz, który jest tutaj wprowadzeniem do dyskusji na temat wysokich poziomów glukozy. Nie wiem, jak jest u Was. Jeżeli Wy macie podobne spostrzeżenie u siebie, to napiszcie w komentarzach. Natomiast, moi drodzy, nie ma jakby badań naukowych potwierdzających to, że jeżeli ktoś przechodzi na low carb czy na keto, to w dłuższej perspektywie czasu jego komórki przestaną w ogóle chcieć glukozy i poziom glukozy w związku z tym będzie wzrastał. Nam powinno zależeć właśnie na tym, żeby móc korzystać z jednego i z drugiego paliwa, tak jak to robili nasi przodkowie i mieć tą tak zwaną elastyczność metaboliczną. Ja na keto i na low carbie jestem już ponad 5-6 lat i u mnie poziomy glukozy to są w okolicach od 60 do 80 i one bynajmniej się nie podniosły, wręcz się obniżyły, ale też nie jakoś bardzo, bo ja też jestem osobą, która nie miała ani insulinooporności, ani cukrzycy i żywienie ketogeniczne stosuję zupełnie z innych powodów. Dlatego, no, jakby, jak widzisz, każdy z nas jest inny, ale wiem, że bardzo wiele osób ma podobnie. Natomiast zgadzam się z Tobą pod kątem tego, że należy włączać węglowodany do diety i ja o tym trąbię po prostu ciągle, że my powinniśmy jeść tak dużo węglowodanów, na ile możemy sobie pozwolić, pozostając, jeżeli nam na tym zależy, w stanie ketozy, albo od czasu do czasu z niego wychodząc i od tego służy ładowanie węglowodanów, od tego służą święta, wakacje, jeżeli ktoś jest zdrowy i jemu te węglowodany nie szkodzą, bo właśnie nasza trzustka powinna raz na czas dostać taką pracę, takie zadanie do wykonania i wyprodukować trochę tej insuliny. Także tutaj w zupełności się z Tobą zgadzam, że obniżanie węglowodanów bardzo nisko przez długi okres czasu u większości osób się nie sprawdzi. Znowu, nie u wszystkich. Każdy z nas jest inny. Jednym keto pomaga, czyste keto, czy nawet takie keto, gdzie rzeczywiście osiągamy stan ketozy klinicznej, ale u większości osób nie jest to konieczne.
Jakby, więc jedna z rzeczy, którą widzę, która może być przyczyną tej wysokiej glikemii, to właśnie bardzo niskie poziomy glukozy, tym samym rozregulowanie gospodarki hormonalnej, co może za tym iść. A druga rzecz jest taka, że czasem też bardzo duże ilości tłuszczów, szczególnie tłuszczów nasyconych, czyli nie jedzenie normokaloryczne, a jedzenie powyżej swojego zapotrzebowania kalorycznego i dobijanie, doładowywanie tego tłuszczu, jak niestety niektórzy robią na keto, też może sprawić, że te poziomy glukozy będą z czasem rosły. Także no nie wiem, co u Ciebie jest przyczyną, pewnie trzeba by to dokładnie zbadać i sprawdzić. Natomiast moi drodzy, no tak jak mówię, zawsze musimy to dopasowywać do siebie i też no skoro piszesz, że jesteś na low carb od 15 lat, to też to nie stało się z dnia na dzień. Także warto, no jest to już naprawdę długi okres czasu, więc nie wiem, co tam się u Ciebie przez ten czas wydarzyło, ale też no, mogą to być pewne rzeczy niezwiązane z keto czy z low carb. No dobrze, jestem bardzo ciekawa też Waszych spostrzeżeń. Dawajcie znać w komentarzach, a my przechodzimy do kolejnego pytania. Jakoś tak. Jak zawsze ciekawy program, dziękuję. Czy berberyna pomaga w chudnięciu i co Pani sądzi na temat NIT-u? To najpierw sobie odpowiedzmy na pytanie o berberynie. Tak, berberyna może pomagać w redukcji wagi, ponieważ berberyna pomaga przede wszystkim obniżać poziomy glikemii. Tak samo jakby w ogóle jeżeli chodzi o działanie berberyny, to po prostu jest masa badań pokazujących różne rzeczy. Może ona też wspierać naszą różnorodność naszego mikrobiomu, co też może sprzyjać redukcji wagi. Natomiast to, co jest tutaj najciekawsze, to berberyna może aktywować AMPK. A AMPK jest takim enzymem, który nazywany też jest takim przełącznikiem metabolizmu, czyli podkręca nam ten metabolizm. Dlatego jeżeli jakby odpowiednio stosujemy berberynę, to rzeczywiście łącznie z obniżeniem się poziomów glikemii, pozbyciem się insulinooporności u niektórych osób, podkręceniem metabolizmu i wieloma innymi czynnikami, summa summarum może to nam pomóc w schudnięciu. Natomiast na pewno od samego zażywania berberyny nie zaczniemy chudnąć, ale to myślę, że wiecie. A jeżeli chodzi o NEAT, czyli Non-Exercise Activity Thermogenesis, inaczej mówiąc po polsku, po naszemu, to jest aktywność fizyczna niezwiązana z wysiłkiem fizycznym, to szczerze mówiąc uważam, że to jest podstawa i w moich kursach keto start czy keto redukcja też jest o tym mowa i też nieraz mówiłam Wam o tym na kanale. Samo pójście na siłownię raz czy dwa razy czy nawet trzy razy w tygodniu to nie jest moim zdaniem optymalna rzecz. Ważniejsze jest robienie codziennie tych przysłowiowych 10 tysięcy kroków, można zacząć od mniejszej ilości tych kroków, ale po prostu bycie w ruchu, bycie aktywnym jest to dużo ważniejsze niż pójście na siłownię raz na czas, bo my rzeczywiście na co dzień powinniśmy się ruszać i nasze ciało jest tak skonstruowane, że dla niego naturalną pozycją jest nawet nie, na pewno nie leżenie, nie siedzenie, nawet nie stanie, tylko właśnie jakby ruch. Chodzenie. Dlatego bardzo Wam to polecam, dlatego ja mam w biurze bieżnię, z której staram się korzystać w trakcie pracy, no bo tego ruchu mam mało z racji na to, jaki mam w tym momencie zawód. Więc tak, NIT i ta aktywność w ciągu dnia jest bardzo ważna i starajmy się takie chociaż jakieś małe aktywności właśnie sobie w ciągu naszego dnia, w ciągu naszej pracy wdrażać, bo to na pewno jest bardzo istotne. Beniamin. Mam pytanie, czy na keto nie powstają problemy z żylakami? Ja jestem 2 lata na keto, żylaków coraz więcej i strasznie się pocę. Beniaminie, keto nie dobrze prowadzone oczywiście, bo tutaj zawsze jakby o takim keto mówimy, nie powinno prowadzić do żylaków. Żylaki to jakby jest oznaka niewydolności żylnej, tak? Jest to tak naprawdę choroba, nadciśnienie które powstaje, natomiast na keto raczej no właśnie przeciwdziałamy tego typu problemom. Natomiast no pytanie, po pierwsze, co te Twoje żylaki powoduje, bo bardzo często to jest nadmierna masa ciała i brak ruchu. Czasem też niedobory błonnika, które się no rzeczywiście na keto mogą pojawić. Więc jakby tutaj
po prostu zaczynają się tworzyć stany zapalne. Więc na keto nie powinno mieć to miejsca. Myślę, że warto zweryfikować to, na ile to keto rzeczywiście jest przeciwzapalne i odpowiednie, jaką masz wagę, ale też ciekawa rzecz, przy wysokim estrogenie, szczególnie u kobiet, rzeczywiście te żylaki też częściej się tworzą i tutaj znowu warto sprawdzić, czy nie mamy za dużo estrogenów jakichś środowiskowych w diecie, jaki jest poziom naszego estrogenu i jeżeli chcemy go obniżyć, to na przykład jeżeli chodzi o nasze żywienie, możemy spożywać więcej warzyw krzyżowych czy czosnku. Jest to jeden z elementów, który pozwala ten estrogen obniżyć. No i na pewno aktywność fizyczna, czyli znowu treningi, ćwiczenie, bycie aktywnym też będzie przeciwdziałało żylakom. Kolejne pytanie. Echinopsis. Dzień dobry, jestem na keto od ponad 1,5 miesiąca, lecz jestem też ponad 1,5 roku po operacji rękawowej resekcji żołądka. Po takiej operacji schudłam 34 kg, potem waga mi stanęła, więc postanowiłam przejść na keto ze względu na zgubienie nadmiernej tkanki tłuszczowej, a co za tym idzie, za leczenie insulinooporności. Dietę tą naprawdę bardzo lubię, zaadaptowałam się bez problemu i z łatwością ją utrzymuję. Problem polega na tym, że po operacji żołądka posiłki muszą być bardzo niewielkie, więc 2 posiłki dziennie niestety mi nie wystarczają, bo jestem głodna i zazwyczaj jem takich posiłków 3-4. Czy to nie zaburzy mojego procesu chudnięcia? Czy można keto zoptymalizować pod pacjenta bariatrycznego? Od początku przejścia na keto schudłam 3,5 kg. Mam 173 cm wzrostu i 92 kg wagi. Czy to właśnie częstość posiłków sprawia, że tak niewiele schudłam? Pozdrawiam bardzo serdecznie. Z przyjemnością oglądam Pani filmy. Bardzo Ci dziękuję. I to jest no, ciekawy temat, bo coraz więcej osób decyduje się na operacje bariatryczne i rzeczywiście keto tutaj może posłużyć w utrzymaniu, a nawet dalszej redukcji wagi. Moim zdaniem w takich wypadkach jakby należy to zrobić bardzo indywidualnie i tutaj jest bardzo dużo czynników, które są istotne, bo jeżeli już dochodzimy do momentu, kiedy potrzebna jest operacja bariatryczna, kiedy pacjent się na to decyduje, to znaczy, że prawdopodobnie wiele innych metod zawiodło i to odchudzanie nie jest takie proste, nawet po operacji. Dlatego kwestia jakiś bardziej nie upatrywałabym tego w 3-4 posiłkach, bo 3-4 posiłki to wciąż nie jest 5-7-8 posiłków. Jeżeli nie podjadasz co chwilę, to na pewno powinna być odpowiednia ilość i dobrze zbilansowane 3, a nawet 4 posiłki z odpowiednimi jakby właśnie przerwami pomiędzy nimi. Tutaj polecam film o tym podjadaniu i o tym, co one za sobą niesie. Jest u mnie na kanale film o tym właśnie, o podjadaniu. I to myślę, że tutaj nie będzie problemu. Bardziej problemem może być jakaś jeszcze dysregulacja hormonów, tak? Jeżeli Twoje hormony nie są w równowadze, to jest numer zazwyczaj jeden przyczyny tego, że nie możemy schudnąć. Pamiętaj też o odpowiedniej podaży białka, bo ono jest istotne u pacjentów bariatrycznych, żeby też nie było go za mało. I na pewno jakby też tutaj produkty z błonnikiem, to warto to wyważyć, żeby jakby czuć tą sytość, ale też no, na keto właśnie wcale nie musimy jeść dużo. Jeżeli Ty jakby nie możesz i nie jadasz dużo, to tak naprawdę odpowiednio uzupełniając tłuszcze jak najbardziej można nawet przy 3 posiłkach, czy no nie sugeruję 2, bo nie zawsze jakby potrzeba jest jedzenia 2 posiłków, ale myślę, że spokojnie 3 posiłki możesz sobie ułożyć. No i też pamiętaj o odpowiedniej dobraniu kaloryczności diety, bo ważąc 92 kg, mając nadwagę czy otyłość, nie chcesz odżywiać swojej tkanki tłuszczowej, więc jakby nie wszystkie te liczniki do Twojej jakby przemiany materii i do zapotrzebowania kalorycznego, nie wszystkie te, które są w internecie, będą dobre. Tutaj też odsyłam do moich filmów właśnie, jak sobie policzyć to zapotrzebowanie kaloryczne. No i trzymam kciuki, życzę powodzenia na dalszej drodze, bo już wiele tutaj osiągnęłaś i oby tak dalej. Agnieszka, witaj Asiu, dziękuję za Twoje filmy. Na dietę keto przeszłam stosunkowo niedawno, ponieważ cierpię na PCOS po konsultacji z lekarzem z uwagi na kamicę nerkową. Moja choroba związana jest z zespołem metabolicznym, otyłość okołobrzuszna, insulinooporność. Czy uważasz, że nawet w sytuacji niskiej podaży węglowodanów nadal mogą występować problemy z utratą wagi? Chudnę, ale w bardzo nieregularny sposób, z okresami, w których waga albo rośnie, albo stoi w miejscu. Agnieszko,
Odsyłam Cię do poprzedniego pytania, bo tu tam właśnie mówiłam o tym, że bardzo ważna jest chociażby kwestia naszych hormonów. Samo przejście na keto nie załatwia problemu u osób, które mają problemy hormonalne, a przy PCOS-ie no to jakby to jest jednostka chorobowa właśnie związana z naszymi hormonami. Da się to zrobić, natomiast jest po prostu wiele czynników. Sama redukcja wagi też nie jest procesem liniowym i o tym musicie pamiętać, wiem, że to czasem zniechęca, ale zazwyczaj jest tak, że jak nawet ta waga spada, to później następuje stabilizacja i później, jeżeli znowu coś zrobimy, organizm będzie w równowadze, to ona zacznie spadać. Także jeżeli chudniesz, ale nie aż tak regularnie, ale na przykład na przestrzeni, nie wiem, 2 miesięcy widzisz, że to jest na przykład 0,5 kg na tydzień, to uważam, że wszystko jest ok. Jeżeli nie, no to tutaj polecam jakby to keto, ale z takim prowadzeniem jako dietoterapia przy właśnie zespole policystycznych jajników, być może jakieś zioła, suplementacja. No, temat redukcji wagi nie u wszystkich jest tak prosty, dlatego że też stworzyłam cały kurs z kilkudziesięcioma filmami Schudni na keto i tam kompleksowo to traktuję, bo naprawdę jakby przyczyn i rozwiązań mamy całą masę. Dobrze, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam na kolejne keto Q&A w następnych tygodniach. Pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia. Hej!